W specjalnym komunikacie, który jest odpowiedzią na raport Najwyższej Izby Kontroli Polska Grupa Górnicza informuje, że wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo co potwierdzili niezależni biegli rewidenci. Niezależnie od powyższego, dochowując jak najdalej posuniętej staranności, PGG zasięgnęła opinii dwóch niezależnych grup biegłych. Obie ekspertyzy jednoznacznie potwierdziły, że PGGSA prawidłowo wyceniła swój majątek, informuje spółka, dodając, że NIK nie przedstawiła żadnej ekspertyzy biegłych rewidentów, która kwestionowałaby ustalenia biegłych spółki i mogłaby stanowić podstawę do polemiki. PGG odnosi się również do zarzutu zbyt wysokiego wzrostu wynagrodzeń, oświadczając, że na podstawie porozumień ze stroną społeczną doszło do wypłaty i jednorazowych świadczeń. Pracownicy skorzystali z dobrych wyników, jakie spółka osiągnęła. PGG zwraca uwagę na fakt, że w sektorze płace wzrosły o 26%, a w spółce o 13,5%. Ponadto świadczenia te mają charakter okresowy i co roku są negocjowane. Spółka zaznacza także, że wydajność w PGG systematycznie rośnie. W 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wzrosła o około 3%.